Witam serdecznie, drodzy Państwo. Zachęcam do obejrzenia komunikatu warzywniczego. W dzisiejszym materiale omówię powschodowe zabiegi herbicydowe w uprawie cebuli. Drodzy Państwo, mamy obecnie trudne warunki na polach. Praktycznie w całym kraju panuje susza i każdy z utęsknieniem wypatruje opadów deszczu. Do tego dochodzą intensywne wiatry, jeszcze bardziej przesuszające pola. Nierzadko też uszkadzające rośliny burze piaskowe. Wschody w takich warunkach też mogą być niestety niewyrównane. Chwasty mimo to wschodzą, gdyż skuteczność zastosowanych posiewnie środków doglebowych jest ograniczona i pojawiają się pytania, czym można je teraz zwalczyć. W większości miejsc jest lub dochodzi faza pierwszego liścia właściwego cebuli, czyli większość roślin osiągnęła długość pierwszego liścia plus minus 5 cm. I jeśli mamy dość dobre wyrównanie roślin na polu, to możemy wykonać oprysk herbicydowy z uwzględnieniem substancji kontaktowych. W takiej fazie możemy zastosować mieszaninę lentagranu 0,25 kg na hektar plus bandur 0,1 litra na hektar i dodać mniej więcej 0,4 litra pendimentaliny. Wykonujemy oprysk średniokroplisty. Są to oczywiście znacznie niższe dawki niż zawarte w etykietach, ale chodzi o to, drodzy Państwo, by przy tak małych roślinach nie uszkodzić szczypioru, a móc jednocześnie hamować chwasty. Stąd też zapewne okaże się niezbędny kolejny zabieg po około tygodniu. Jeśli kondycja roślin będzie dobra, to można wówczas delikatnie podnieść dawki i tak powtarzając jeszcze w kolejnych zabiegach, przy trzecim liściu właściwym cebuli dojść do dawek 0,5 kg lentagranu, 0,3 litra bandura i mniej więcej 0,5 litra pendimentaliny. Należy, drodzy Państwo, oczywiście pamiętać, by przed takim zabiegiem były co najmniej 2 dni słoneczne, bez deszczu i bez deszczowania, aby woskowina na szczypiorze była dobrze wykształcona. Jak zapewne Państwo wiedzą, jest to istotne, by nie spowodować uszkodzeń na szczypiorze, które niestety otwierają drogę do zainfekowania przez patogeny. W odmiennych warunkach, gdy warstwa woskowa nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, to możemy posiłkować się adiuwantem Prolonger w dawce 0,6 litra na hektar, który stworzy niejako sztuczną woskowinę, zabezpieczając tym samym szczypior. Drodzy Państwo, stosuje się go mniej więcej dzień przed opryskiem. Ważne też, by nie dodawać do takiego oprysku adiuwanta ani odżywek, jak również graminicydów. Odstęp między zabiegiem na gatunki dwuliścienne i jednoliścienne powinien wynosić przynajmniej 3-4 dni. Z graminicydów polecam Select Super, drodzy Państwo, zawierający kletodym. Na koniec, gdy pozbędziemy się chwastów na polu, warto zrobić oprysk herbicydem doglebowym, takim jak Fantazja, dawka około 1 litra na hektar. Pomoże zabezpieczyć plantację przed wtórnym zachwaszczeniem. Warto tu zwiększyć też ilość wody użytą do oprysku. Drodzy Państwo, bardzo ważne, by podejmując decyzję o zabiegu herbicydowym w cebuli, wziąć pod uwagę fazę, kondycję roślin, zachwaszczenie, no i oczywiście pogodę. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych komunikatów. Do zobaczenia, drodzy Państwo.